wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara, Kuba, Laura, mama Patrycja, tata Piotr. Wakacyjne przygody nad jeziorem. Pewnego słonecznego dnia rodzina Klary i Kuby wypoczywała nad jeziorem. Laura bawiła się w piasku, mama opalała się na leżaku obok, a Klara z Kubą i tatą grali w piłkę plażową. Ale jest cudownie! Czy będziemy przyjeżdżać tutaj na każde wakacje? Jeśli wam się nie znudzi, to czemu nie? Na pewno nie. Tutaj jest bardzo, bardzo dużo atrakcji. Na przykład chciałbym popłynąć na tamtym skuterze wodnym. Proszę, tatusiu, zgodzisz się? Musiałbym zapytać, od jakiego wieku można płynąć nad czymś takim. A ty, Klaro, też byś chciała? O nie, nie, absolutnie. Ja się boję. Wolę pobawić się na plaży z Laurą. Okej, w takim razie zaczekajcie tu na mnie. Ja idę zapytać ratownika. Okej. Mam nadzieję, że będę mógł popłynąć. To jest moje największe marzenie. Oczywiście, proszę pana. Zapraszam. Super, syn bardzo się ucieszy. Kuba, Kuba, możesz płynąć. Słyszałyście to? Mogę płynąć, ale super! Tylko proszę, uważajcie na siebie. Dobrze, mamusiu, nie martw się. To co, wszystko już wiesz? Gotowy na przygodę? Tak, tak, gotowy. W takim razie trzymaj się mocno pontonu i ruszamy. A to tata ze mną nie płynie? Myślałem, że to ty będziesz kierował. Ja niestety nie mam takich uprawnień do jazdy na skuterze wodnym. Będę stał na brzegu i was obserwował. No dobrze. Powodzenia! Kuba wyruszył na przygodę swojego życia. W tym samym czasie Klara bawiła się z Laurą w piasku. Po pewnym czasie podeszło do nich dwoje małych dzieciaczków. Czy możemy pobawić się z wami? Tak, pewnie. Mogę pożyczyć wiadereczko i łopatkę? A ja foremki? Tak, proszę. Mamusiu, troszkę mi się teraz nudzi. Kuba pływa, Laura ma nowe koleżanki, a ja co mam robić? Może pójdziesz do sklepiku kupić nam zimne napoje, a w tym czasie na pewno Kuba z tatą wróci już z tych skuterów. No dobrze, pójdę. Tylko nie mam drobnych. Masz tu pieniądze i pilnuj, aby resztę nie zgubić po drodze. Na sam koniec wszyscy pójdziemy na wasze ulubione lody. Okej. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, poproszę dwie lemoniady o smaku cytrynowym. Dobrze, już podaję. Proszę, czy będzie coś jeszcze? Klara spojrzała na półkę ze słodyczami i nie mogąc się oprzeć, powiedziała. Poproszę jeszcze batonika czekoladowego. Oczywiście. Zanim wrócę na plażę, muszę szybko go zjeść. Niam, niam. Jest naprawdę przepyszny. Szkoda, że był taki mały. Muszę papierek gdzieś wyrzucić, żeby nikt nie zauważył. Oj, gdzie ja mam wyrzucić ten papierek? Klara była już prawie na miejscu, jednak przez całą drogę nie zauważyła kosza na śmieci. Oj, gdzie ja mam wyrzucić ten papierek? W tym czasie wycieczka Kuby po jeziorze zakończyła się sukcesem. I jak? Podobała ci się wyprawa skuterem? Tak, było niesamowicie. Chciałbym to kiedyś powtórzyć. Myślę, że będzie jeszcze nie jedna okazja. Mamusiu, mamusiu, na skuterze było świetnie. Cieszę się, że ci się podobało. A tata dał się namówić? Tym razem nie, ale następnym razem kto wie, może się skuszę. Ups, trudno. Zakryję piaskiem, może nikt nie zauważy. Świetnie, Klara właśnie wróciła z zimnym napojem dla was. O tak, pyszna, orzeźwiająca lemoniada. Tego właśnie było mi trzeba. Klara, żałuj, że nie chciałaś spróbować. Niesamowite przeżycie.
oj tam, lepiej pobawmy się w coś. No dobra, a masz jakiś pomysł? Może będziemy zakopywać się w piasku? Czemu nie? Zabawy w piasku zawsze są super. W takim razie połóż się, a ja z Laurą będę cię przysypywać piachem. Okej, tylko błagam, nie po oczach. Okej, postaramy się. Wakacje w takim miejscu to prawdziwa frajda dla dzieciaków. Tak, to prawda. Świetnie razem się bawią, a dzięki temu my możemy poleżeć sobie wygodnie na leżaczku. Dokładnie tak. Uwaga, uwaga! Jeszcze ostatni kubeł piasku i będziesz zasypany po szyję. Ale śmiesznie wyglądasz. Szkoda, że ja siebie nie mogę zobaczyć. Rodzice zabrali aparat. Zaczekaj chwilę, poproszę tatusia, żeby zrobił ci zdjęcie. Super, tylko szybko, bo robi mi się trochę zimno. Tatusiu, zrobiłbyś Kubie zdjęcie? Chciał zobaczyć, jak wygląda zasypany piaskiem. No jasne, dobrze, że mi przypomniałaś o aparacie. I gotowe. Robienie zdjęć to świetna pamiątka na lata. Okej, to wychodzę. Dobra, teraz moja kolej. Dla dzieci zabawa w piasku nigdy się nie nudzi. Mogą bawić się bez końca. A, nie zapomnij zrobić mi ogonek syrenki. Ogonek syrenki? No dobra, postaram się. Chociaż nie wiem, czy będę umiał. Laura, może ty lepiej znasz się na syrenkach? Laura nabiera piasek do wiadereczka i w pewnym momencie zaczyna głośno płakać. Laura, co się stało? Dlaczego płaczesz? Płacz Laury oczywiście zaniepokoił również rodziców dzieci. Co tam się stało? Nie wiem. Mam nadzieję, że nic poważnego. Dlaczego Laura płacze? No właśnie, nie wiem. Kochanie, co ci jest? Coś cię boli? Ojejku, Laura skaleczyła sobie nóżkę i dlatego płacze. Oj, faktycznie, nie zauważyłem. Na szczęście nie wygląda to na głęboką ranę, raczej draśnięcie, ale muszę jej to przemyć. Klara, Kuba, uważajcie, ja spróbuję poszukać, czym Laura sobie skaleczyła tą nóżkę. I co, tatusiu, znalazłeś coś? Oprócz papierku po batoniku nic nie widzę. Swoją drogą mogła i na tym się skaleczyć. Widzę tu nawet odrobinki krwi, pewnie naszej Laury. To na papierze też można się skaleczyć? Oczywiście, że tak. Sam nieraz sobie przeciąłem palca ostrym końcem papieru. Kto w ogóle taki mądry, by rzucać śmieci na plażę? Taki wstyd. Klara posmutniała i czuła, że musi się przyznać. Przepraszam, to moja wina. To ja zjadłam batonika i zakopałam ten papierek w piasku. Naprawdę to ty? No tak, bałam się, że mamusia będzie zła, że kupiłam słodycze bez pozwolenia. A że kosza nie spotkałam po drodze, to wyrzuciłam ten papierek tutaj. To bardzo nieładnie i jak sama widzisz niebezpieczne. Tak, teraz już wiem. Przepraszam, już nigdy tak nie zrobię. Idę przeprosić moją kochaną siostrzyczkę.